dzisiaj jesteśmy w miejscu wyjątkowym dla Warszawy, dla całej Polski. W końcu to Stadion Narodowy. Rozmawiać będę z panem prezesem Marcinem Herą, człowiekiem, który był odpowiedzialny, był numerem jeden, jeżeli chodzi o przygotowania do największego wydarzenia sportowego w Polsce, w historii Polski prawdopodobnie, czyli do Euro 2012. Wszystkim się wydaje, do tej pory wydawało, myślę, że stadion to jest miejsce, gdzie odbywały się mecze piłkarskie, albo lekkoatletyczne, albo w ogóle mecze. My mieliśmy tu przyjemność goszczenia, za co też serdecznie dziękuję, z naszym Welcome Festiwalem. Czym jest teraz stadion w tkance, że tak powiem, miasta? Stadion taki jak Stadion Narodowy to jest rzeczywiście miejsce ważnych wydarzeń. My to bardzo odpowiedzialnie mówimy. To jest oczywiście tak, że w percepcji, która jeszcze jakiś czas występowała, było bardzo czytelne skojarzenie. Stadion to miejsce, gdzie gramy w piłkę. Tak. A myśmy powiedzieli, nie, to jest, i taką przyjęliśmy zresztą strategię, nie, to jest miejsce, gdzie spotykają się ci, którzy uwielbiają sport, w tym piłkę nożną, ale także sporty motorowe, ale także inne dyscypliny zespołowe, o czym pewnie za rok będziemy mówili w kategoriach zrealizowanych wydarzeń. Ale to miejsce także spotkań osób, które uwielbiają muzykę, tą bardziej popową, ale także pewnie klasyczną, o czym też pewnie za jakiś czas będziemy mówili w kategoriach doświadczeń, ale także miejsce ważnych wydarzeń społeczno-kulturalnych. Na przykład takim wydarzeniem, które już za nami, to Festiwal Książki. Na przykład takim wydarzeniem to największy w Europie piknik naukowy, ale także to miejsce wydarzeń ważnych z punktu widzenia aktywności, czyli na przykład maratony. I ta nasza strategia 360 stopni pokazuje, że dzisiaj Stadion Narodowy, tak jak Wembley w Londynie, tak jak Stade de France w Paryżu, tak jak Allianz w Monachium, tak jak Amsterdam Arena, to są miejsca dużych spotkań poświęconych różnym tematom. Mhm. To jest właśnie kwintesencja ich multifunkcjonalności, ale także sprawnego zarządzania, żeby pokazać te różne wymiary tego typu obiektów. I to jest miejsce bardzo pozytywnej energii także dla biznesu i bardzo pozytywnej energii dla codziennej aktywności, o czym też pewnie wiele osób z Europy mówi. Jakiego rodzaju są jeszcze formy, dzięki którym możecie zarabiać? Bo jest płyta, ale też znam już trochę ten stadion, na koronie dookoła płyty jest bardzo dużo różnego rodzaju pomieszczeń. No tak, to jest pierwszy punkt, o którym powiedzieliśmy, czyli miejsce ma znaczenie, Stadion Narodowy, duża arena jako miejsce różnych wydarzeń dla 30, 40, 50 tysięcy osób. Drugim bardzo ważnym elementem to jest ta przestrzeń biznesowa. Rzeczywiście Stadion Narodowy to dzisiaj miejsce codziennych aktywności konferencyjnych. To miejsce, gdzie mogą odbywać się konferencje dla 20, 40, 50, 100, 200 osób, ale także kongresy dla 2, 3 tysięcy osób. I to jest ta przestrzeń, na którą my bardzo... To jest ten obszar, nad którym myśmy bardzo intensywnie pracowali. I rzeczywiście po pierwszych 9 miesiącach ponad 150 wydarzeń różnego rodzaju konferencyjnych. No i to też jest taki przykład, że nie musimy wymyślać koła, wręcz przeciwnie, to są dobre praktyki, które funkcjonują w takich zaawansowanych, dojrzałych miejscach w Europie. Czy w końcu bardzo ważny obszar strategicznych partnerstw z firmami, przedsiębiorstwami, które będą za chwilę partnerami Stadionu Narodowego na 2, 3, 4 lata, gdzie nie mówimy o takim bardzo klasycznym wymiarze sponsoringu polegającym na umieszczeniu reklamy, a mówimy bardziej o zaawansowanej współpracy pomiędzy partnerami, którzy dzielą wizję i budują markę swojej firmy i markę miejsca, w którym się znajdują.
poprzez budowanie aktywacji dla swoich partnerów, dla swoich klientów. I to jest właściwie taka zespołowa współpraca, bardzo dynamiczna, żeby to nawet zobrazować jakimś przykładem. My zakładamy, że to będzie taka w 2015 roku jedenastka Stadionu Narodowego, gdzie partycypacja w zarządzaniu będzie również polegała na tym, że partnerzy Stadionu Narodowego mają prawo współkreować to, co tutaj się dzieje. No i ostatni z takich biznesowych elementów związanych z przychodami to jest zagospodarowanie przestrzeni, która na stadionie będzie gotowa do zaproponowania na rynku po konferencji klimatycznej, czyli z jednej strony przestrzeń biurowa, ale także planujemy przygotować przestrzeń, która będzie codziennie przyciągała nas na stadion, czyli na przykład centrum rodzinnej rozrywki, centrum, taka wystawowa, którą będziemy mogli przeznaczyć pod duże wystawy, które na świecie często pojawiają się i są takimi wystawami 3-6-miesięcznymi, bo to jest gwarantem dobrego funkcjonowania takich miejsc, które muszą w przestrzeni miasta stać się naturalnym miejscem dobrego spędzania czasu, spędzania w taki sposób, który jakościowo odpowiada naszym dzisiejszym potrzebom. Wspomniał Pan o partnerach i o partnerstwie. Za chwilę ogłaszacie, właściwie kiedy nasi widzowie będą oglądali ten materiał, też będzie ogłoszony, nie wiem jak to nazwać, konkurs na partnera tytularnego, tak? Proces, który realizujemy, to nie moglibyśmy sobie pozwolić na taką odwagę, żeby zaproponować partnerom biznesowym współpracę, gdyby nie pierwszy krok polegający na odbudowaniu zaufania do tego miejsca, na znaczącym wzmocnieniu marki Stadionu Narodowego. My na koniec września otrzymaliśmy badania, które pokazały, że Polacy znowu postrzegają Stadion Narodowy jako dynamiczne miejsce, bardzo przyciągające miejsce najważniejszych wydarzeń, w 100% spójne z naszymi założeniami. Po drugie, zrobiliśmy bardzo taką zaawansowaną wycenę, co możemy zaproponować naszym partnerom, jakie to są prawa, jaka jest ich wartość, ale także określiliśmy, z kim chcielibyśmy budować przyszłość stadionu i ogłosiliśmy w tym roku 4 pierwsze konkursy. Konkurs na oficjalnych strategicznych partnerów, którzy będą mieli wyłączność na współpracę z nami na przykład w napojach bezalkoholowych, w niskoprocentowych, ale także partnera technicznego i na partnera tytularnego. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy na ten moment na rynku wspólnie razem wypracujemy rozwiązania, które będą w przyszłym roku już z jednej strony wartością dla tych partnerów, ale z drugiej strony też kolejnym źródłem przychodów dla stadionu. Czy to oznacza, że stadion nie będzie miał już w nazwie narodowy? To oznacza, że przy konkursie na partnera tytularnego ten partner będzie miał prawo do wypracowania z nami rozwiązania, które będzie optymalne. Mówię o tym dlatego w taki sposób, bo mamy kilka przynajmniej różnych wariantów w Europie. Żeby przywołać przykład ze Sztokholmu, tam jest partnerem tym strategicznym, tym, który ma prawo do nazwy, Swedbank. Ale on ma i prowadzi fundację. Fundacja nazywa się Friends i jest to fundacja, którą bank wspiera, która pracuje na rzecz eliminacji przemocy wobec dzieci. I postanowił, że chce promować markę tej fundacji i przeznaczył swoje prawo tej fundacji, oddał to swoje prawo tej fundacji i stadion nazywa się Friends Arena. Innym przykładem jest połączenie nazwy Stadionu Narodowego, na przykład Stadion Narodowy Sponsored By albo wspierany przez, a ostatecznie jest też opcja taką, jaką znamy z Monachium, gdzie jest na przykład Allianz Arena. Czy to znaczy, że, bo na ten temat też było bardzo dużo kontrowersji, że stadion będzie taki moment, że stadion będzie zarabiał na siebie? Jednym z celów, wśród takich celów, które sobie postawiliśmy na rok 2015, to są cele finansowe. My założyliśmy, że w roku 2015 Stadion Narodowy będzie w grupie najlepszych stadionów w Europie pod względem
liczby wydarzeń całostadionowych i ich jakości pod względem, i tutaj się odwołujemy do stadionu Wembley, pod względem liczby wydarzeń biznesowych, tutaj odwołujemy się do przykładu Amsterdam Arena czy do Allianz Monachium, pod względem także frekwencji. W tym roku stadion stał się najpopularniejszym miejscem w Polsce, to będzie 1 000 000, pewnie 200, 1 300 tysięcy osób. Na przyszły rok zakładamy 1,5 miliona osób minimum, za 2 lata ponad 2 miliony osób. Aż po wynik finansowy zakładamy, że w roku 2015 stadion będzie miał, czy nasza firma zarządzająca Stadionem Narodowym będzie miała wynik operacyjny dodatni. Co oznacza jakby stabilny wynik operacyjny dodatni, co oznacza, że z jednej strony dużo się dzieje, Polacy i uczestnicy wydarzeń są dumni z tego miejsca, chętnie w nim uczestniczą, a na końcu wszyscy jesteśmy zadowoleni, że nie trzeba do tego miejsca dopłacać czy dotować go w formie środków publicznych. Czego ja bym sobie życzył? Życzyłbym sobie tylko dwóch rzeczy. Żeby dalej mieć ten zaszczyt i to szczęście pracowania z mądrymi ludźmi. A druga rzecz, bardziej przewrotnie, chciałbym bardzo, żeby za 2 lata, a może nawet trochę wcześniej, pojawił się ogólnonarodowy głos, że każdy by mógł zarządzać Stadionem Narodowym, bo to żaden problem, żeby ten stadion dobrze działał. To będzie dla nas największe możliwe wyróżnienie, bo to będzie pokazywało, że to, co chcieliśmy zrealizować, zrealizujemy skutecznie i wówczas będziemy mieli przekonanie, że rzeczywiście ta ciężka, organiczna praca miała sens. To my też tego bardzo serdecznie życzymy i dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.